Gdyby mnie zapytano, pan by zapytał mnie, ile, jaka proporcja, kogo więcej pije, bym powiedział, że do mnie więcej się zgłasza z problemem alkoholowym kobiet. Dlatego, że one już zaczynają rozpoznawać swój problem, bo tu podłożem problemu alkoholowego często bywa depresja. Jak zgłaszają się z depresją i mówią, że mają problem z alkoholem, bo alkohol jest dla nich formą takiego odreagowania emocji, lekarstwem na sen, na uspokojenie. Często bywają to kobiety często zamożne, które nie mają coś, czego z sobą zrobić, mają dużo czasu. Panie doktorze, zauważyłem niezwykłą rzecz. Teraz dopiero, w tej chwili, w tej sekundzie, do mnie głównie mężczyźni się zgłaszają. I oni podejmują konkretne leczenie, czyli Esperal chcą mieć przy tym, ewentualnie jeszcze tam dadzą się namówić na leczenie doustne antikolem, a to tylko wtedy, gdy mają cukrzycę, nie można im wszyć, bo się źle goi. A kobiety rzadko się zgłaszają, rzadko, najczęściej to przyprowadzane przez mężczyzn, boją się jak ognia tego Esperalu i wolą właśnie leczyć się u psychologa, u psychoterapeuty, wolą hipnozę, tylko żeby nie ten Esperal, bo się boją zabiegów. Tak, i to jest właśnie ten problem, to jest taki wybieg trochę psychologiczny, bo one swój problem kierunkują na depresję. No, depresja jest przykrywką tego też problemu alkoholowego. No i ucieczką od rzeczywistości, jest od tego, nie mają celu życia. Na zachodzie kobiety w jakiś sposób inny sobie organizują czas, jeżeli nie ma mężczyzn. Mężczyźni zapracowani, a kobiety siedzą w domu bez zajęcia, często w czterech ścianach i nie mają. No i chętnie przychodzą na leczenie tutaj poprzez hipnozę. Ale spotykam się też, panie doktorze, z tym, że przychodzą do mnie osoby z problemem alkoholowym i pytam, czy były wcześniej jakieś leczenia. Tak, był Esperal wszyty i tak dalej, ale mówi, to nic nie tego, bo ja i tak przepiłem to, czyli można Esperal przepić, tak? Można, nie chcę podpowiadać jak, ale metody są. Ale w żaden sposób nie wypada mi mówić, jak to robią. No ale prawda, mówią, że robią. Albo wyrzucają sobie. To nawet mogę podać konkretną cenę zabiegu, bo sam przyjmuję do usunięcia Esperalu. I przychodzą do usunięcia. Mają prawo, podpisują zabieg, zgodę na zabieg podpisują, wyrażają zgodę na ten zabieg, a później mogą odmówić. W każdej chwili można. Czego bo tłumaczenie, niestety, że Esperal nie pomógł, to nie wierzę, bo jednak jest to taki straszak na to, że jednak osoba po tym... Skuteczny jest, naprawdę skuteczny jest. Jeżeli nie kombinują przy nim, na te dwie metody właśnie, czyli fizyczną albo w jakiś sposób chemiczną. I my się tu uzupełniamy, bo pan doktor tutaj, Andrzej Gaborski, robi tutaj Esperal, pracuje z nimi na tym poziomie, ale jeszcze by dodatkowo włączyć terapię hipnozą, uważam, że to jest z psychologicznego punktu widzenia jak najbardziej uzasadniony zabieg, żeby jedno z drugim uzupełniać, żeby my podpowiadać, że dobrze by było, żeby tu wprowadzić również blokadę psychologiczną. Ponieważ teraz dopiero po raz pierwszy o tym rozmawiamy, to widzę rzeczywiście, że jest sens tego, ponieważ ja zupełnie się nie zajmuję stroną psychologiczną. Wcale. To nawet szkoda mi na to czasu, bo sam zabieg trwa pół godziny, pacjent wychodzi, jestem zadowolony. A rozmowy z nimi to zabierają dużo czasu, bo to trzeba podejść do każdej osoby, trzeba ją poznać, to już pewno kwadrans zabierze. Trzeba z nią nawiązać kontakt, to następny kwadrans. No i trzeba rozpocząć terapię, to już chyba lecą te kwadranse jeden za drugim. Tak, ale wie pan, to na jednym sensie nie kończy się taka terapia, bo zazwyczaj problemem alkoholowym są emocje, to emocje podtrzymują nałogi. I ludzie nie radzą sobie w życiu i czekają w alkohol. Rzadko jest tak, że alkohol jest dla nich przyjemnością. Jest, jakby tutaj powiedzieć, jest sposobem na życie. Jeżeli sobie nie radzi, jeżeli ma jakieś problemy, to są problemy
problemy często w rodzinie, małżeńskie problemy, problemy finansowe, w firmie, brak pracy, brak poczucia tej pewności radzenia sobie w życiu. I alkohol jest taką formą odskoczni od tego, zapomnienia, formą na życie. I myślę, że tutaj jest raczej problem natury psychologicznej, a tu, żeby dodatkowo podziałać esperalem, to jest dodatkowe wzmocnienie jego i ten zabieg jest skuteczny. Ja też odsyłam na esperal, że jeżeli on sobie nie radzi, ale często bywa tak, że po esperalu przychodzą, bo już mówi wszystkiego próbował, ale on nie chce tego, on też liczy na to, że jeden raz przyjdzie, jak wszywkę zrobi i już nie będzie pił. Jeżeli mamy mówić to o problemie alkoholowym, trzeba mówić o psychice człowieka, że ci ludzie muszą leczyć się psychicznie, dlatego że alkohol jest tutaj pewnym problemem życiowym. I staje się i wpadają osoby w depresję przy alkoholu. Mężczyźni też mają depresję, bardzo dużo jest mężczyzn. To są tak poważne i szerokie tematy, że tutaj za przeproszeniem ja nigdy nie wnikam w to. Zupełnie. Jakie podłoże jest? Tak, nie wnikam. Nie. Ja będę odsyłał wtedy rzeczywiście do pana doktora, ponieważ to jest morze pytań i ocean odpowiedzi jeszcze. A jeszcze, co najgorsze, nie lubię ich takiej labilności psychicznej. Ja lubię, jak ktoś jest zdecydowany, wie, czego chce. I dlatego rzeczywiście zrobi esperal i to wszystko. Ale jak później on zaczyna mówić, czy może by zmienić decyzję, czy może by wycofać się z tego, albo nie daj Boże jeszcze wyjąć ten esperal, to już... A czym uzasadniają to, że wyjąć esperal? No więc będę konsekwentnym. Jestem praktykiem i podam praktyczne przykłady. Ekstremalny to był taki. Chłopak już przyszedł do mnie po 20 minutach z powrotem. Ja chcę wyjąć espera. No młody to, człowiek? Tak, gdzieś 20 kilka lat. No to ja od razu czuję ciśnienie czerwone, jestem na twarzy. No tak, dopiero... Tyle pracy włożone, dlaczego pan chce wyjąć? Mimo, że pytanie jakby do mnie nie należy, nie? No to ten mi odpowiada, ach, bo mnie dziewczyna namówiła, a ja nie myślę ryzykować przez cały rok. Z alkoholu. Tak, że kiedyś przez przypadek wypiję alkohol i coś mi się stanie. No to mu wyjąłem oczywiście. Wyjąłem, no bo ma prawo do tego. Zażądać. Tak, i kolejne przykłady. Bo to wszystkie będę podawał tylko z jasne, praktyki. Z praktyki. Ja nie jestem tak nastawiony filozoficznie zupełnie do życia, tylko praktycznie. No więc następne to jest takie. W czasie tak kilkutygodniowym, najdalej kilkumiesięcznym, przychodzi i mówi, ja muszę wyjąć espera. To ja wtedy już, mimo że to do mnie nie należy, pytam, no dlaczego pan musi wyjąć? On, bo chrzciny, bo wesele, bo jakaś tam... Impreza. Właśnie. No to wtedy, co ja mogę zrobić? No, jego wybór. Nie odradzam. Nie, mówię, proszę uprzejmie, umawiamy się na godzinę. I wtedy rzeczywiście okazuje się, już w czasie zabiegu, który trwa około pół godziny, bo to wyjęcie espiralu to jest strasznie trudne. Trudno. Muszę znaleźć każdą z tych tabletek, albo zmiażdżyć, albo rzeczywiście wyjąć, ale raczej miażdżę i wyciągam z tkanką, która znajduje się dookoła. To bolesne jest? Bolesne, to wszystko w znieczuleniu miejscowym. No i oni wtedy mi mówią, Boże, jak mi zaczynają opowiadać bzdury straszne, dla mnie bzdury, a dla nich to są poważne sytuacje. Przecież to nie jest powodem tam jakaś komunia czy wesele. Nie, nie. Ja nie mogę wytrzymać, ja muszę wypić. To jest ich wewnętrzny głód alkoholowy. No gdyby pan pytał, a dlaczego musisz wypić? A nie, no to właśnie. Ja już nie wnikam. Tak, a ja pytam, dlaczego masz pić? Możesz bez tego żyć, prawda, bez alkoholu, zmienić swój sposób na życie. No, może w inny sposób rozwiązać problem. No pewnie, że alkohol jest formą zabawową też i ludzie no, piją dla rozrywki, dla zadowolenia, ale też jest formą zabijania siebie, niszczenia, podania depresji. Także wiele tutaj jest problemów, które składają się na alkohol. To nie tylko alkohol, bo narkotyki,
no teraz już staje się moda już na niepalenie papierosów. Coraz więcej osób przychodzi, że nie chcą palić. Młodzi mniej palą. Także taka moda następuje. I mówię, dlaczego? No bo inni nie palą, czuję się dyskryminowany. W domu każą mi na balkon iść, żebym palił. Nie, w domu nie wolno palić, dzieci i nie pozwalają. Także z tym paleniem radzimy sobie. Ale zawsze wiemy, że jeżeli osoba zgłasza się do mnie, to ona chętna jest, zdecydowana do tego, żeby odłożyć alkohol. Ale to nie jest tak, że po moim seansie taka osoba w ogóle nie weźmie do ust alkoholu. Na pewno tu działamy na te strefy mózgu, które regulują procesy biochemiczne w organizmie, żeby wzbudzić wstręt do alkoholu, zmienić smak, czy zapach alkoholu, ten zapach, który, jak alkoholik mówi, ja smakuję alkohol, ja lubię go wąchać, ja na odległość czuję, że tam budka z piwem daleko jest, 100 metrów i ja już go ją czuję. Czyli on ma tak wyostrzony zapach alkoholu, że jego ciągnie jak... I wtedy trzeba zbudzić wstręt do alkoholu, wrócić do tego problemu, kiedy on pierwszy raz wypił alkohol, a pierwszy raz alkohol na pewno też nikomu nie smakował. Dopiero człowiek już później przyzwyczaja się do tego smaku, powinienia, zapachu alkoholu. I to człowiek do wszystkiego może się przyzwyczaić, do najgorszego smrodu i będzie czuł w tym przyjemność, tak? Jak lekarstwo, które było na początku śmierdzące, później staje się już takie przyjemne, bo jest potrzebne to lekarstwo i takie właśnie lekarstwem jest alkohol. I my działamy na te strefy mózgu, które regulują procesy biochemiczne, po to, żeby budzić wstręt do alkoholu. Nawet wymioty, torsje i tak dalej. Ale nie wolno w programie moim programować na to, że alkohol będzie śmiercią dla niego, że w ogóle nie wypijesz, bo umrzesz. Chociaż miałem taki przypadek, ostatnio zgłosił się do mnie człowiek, który prosił mnie odprogramować jego, ponieważ był u kogoś z Ukrainy, hipnotyzera, który go zaprogramował, że jak wypije alkohol, to zawału dostanie i umrze. Taki program dał mu po to, żeby sprawdzić program. I rzeczywiście po seansie nie wziął dużo z alkoholu. I on już tak się męczył przez 5 lat i mówi, że nawet jak były, gdzieś czuł zapach alkoholu, w czekoladkach był alkohol, likier, to nim organizm automatycznie włączył się instynkt samozachowawczy, obronny, który bronił się przed śmiercią, bo automatycznie alkohol to było hasło w podświadomości, śmierć ci grozi. I czuję odkrycie w podświadomości, bo mamy taki zmysł kontrolny, który no, broni naszego tutaj i poszukuje zagrożenia i słyszy hasło alkohol. To automatycznie włączał się program śmierci. I instynkt zauważyczy obronny, który jest najsilniejszy chyba z instynktów, który broni nas przy życiu, zaczął działać. Czyli dostał torsji takich na lęku. No i trzeba było go odprogramować, zdjąć ten program, powiedzieć, że nie, może wypić kieliszek i nie zaszkodzi się. Ja w swojej praktyce stosuję program taki. Nigdy nie mówię, że w ogóle nigdy nie weźmiesz dóz alkoholu. Dlatego, że tego, co człowiek najczęściej się boi, to ulega i męczy się. Ja programuję, że jak wypijesz kieliszek, poczujesz dość, więcej nie wypijesz. Jak dwa, poczujesz, że staje się senny, zmęczony. Gdybyś trzeci kieliszek wypił, uśniesz, padniesz na stół. I tak się dzieje, że ludzie właśnie tak reagują. I zawsze mówię, że alkohol kiedyś możesz wypić, ale będziesz czuł tak, jakbyś wypił łyk wody, szklankę wody i poczujesz dość. Nie potrzebujesz więcej. A ten mój program taki zapobiegawczy, który mówi, że jak wypijesz drugi kieliszek, poczujesz się senny, zmęczony. Ręce twoje związują się w wiotki i po trzecim zasypiasz. I tak się dzieje. Przyszedł do mnie ostatnio człowiek, który przyjechał z Rzeszowa i powiedział tak. Mówi, wie pan, moja już żona nie wytrzymuje ze mną, bo no, rolnik idzie tam po południu sobie na piwko wieczorkiem, bo nie ma żadnej rozrywki, do knajpy i stolik bierze swój jeden i zamawia na stolik 10 kufli. Od razu stoi i przynosi sobie 10 kufli. Pytam i wypija sobie. I tak siedzi od godziny 18 do 22, jak już zamykają. On te 10 kufli sobie wysączy przez te 3-4 godzinki w tej knajpie. No i 10 kupi to norma. Od 10 może lat tak właśnie chodzi tam, sobie siedzi
w tym po. I to jest jego jedna rozrywka życiowa. I pytam, no ale pytałem, dlaczego 10 kufli? A mój panie, a co ja będę za co chwilę chodził do stawu w kolejce, to po co? Ja mam tu swoją normę, ja wiem, że i tak wypiję, musiałbym za każdym kuflem stawać, a kolejka jest, mówi, bo nowi przychodzą. No i nie chcę mu się wstawać i sobie siedzi i te 10 kufli pije. No i ja tak jego zaprogramowałem, jeszcze to było na Grabszyńce, w tej poliklinice, tam jak przyjmowałem, zaprogramowałem jego, że jak wypije jedno piwo, poczuje dość, nie potrafi więcej. Gdyby chciał drugie wypić, ręce wiotkie, stanów się senny, ale będzie czuł po tym jednym piwie tak samo, jakby wypił 10 piw. Jedno piwo zastąpi 10 piw i poczuje się piany, senny i poczujesz dość. Więcej nie wypijesz. On był u mnie w poniedziałek, umówił się, że we wtorek, bo dwa razy do mnie chciał przyjść i powiedzieć, wie pan co, to działa. Mówię, bo ja poszedłem na to piwko i wziąłem piwo i ja całego nie wypiłem. Ale taki spity byłem, że wróciłem do hotelu, nawet nie pamiętam. Mój piany byłem po tym piwie. Co u was takie mocne piwa są? Tak, mocne. A on nie, wiedział, no, nie pamiętał tego, że ja zaprogramowałem, że po jednym piwie będziesz czuł jak po 10. Dość. I tak program działa. Człowiek nie myśli w tym czasie i tak reaguje. Ale jak długo będzie działał, tak wszystko można przepić. I każdą blokadę można zniszczyć, jeżeli problem się, czy denerwuje się, pojedzie na wesele, tam piją, mówią, no on czuje, po jednym piwie nie mogę już wypić, ale kumple mówią, no wypij chodź stary, co chory jesteś, nie wypijesz, to drugie piwko, trzecie. To już wtedy, już blokada obronna znika wtedy, psychologiczna, bo on już przepił to. Jak przychodzi do mnie, opowiem jeszcze jeden przypadek, często programują w klubach AA na to, że jesteś alkoholikiem. Jak wypijesz, to będziesz pił. Mi się to nie podoba, taki program, dlatego że uważam, że jeżeli byłem alkoholikiem, to znaczy jak przestałem pić i nie piję przez 5-10 lat, nie jestem alkoholikiem. Jestem przeciwny, bo wiem, że każda poddana sugestia, 10 razy powtarzane kłamstwo, 20 razy jeszcze powtórzone, staje się prawdą dla człowieka. I taką prawdą staje się to kłamstwo. Bo jeżeli pan jako lekarz, panie doktorze, powie, przyszedł do pana człowiek, jest pan onkologiem, tak, i wyleczył pan człowieka i będzie przychodził i mówi, panie doktorze, dziękuję, tu mam pan kwiatuszki, dziękuję, całuję rączki, pan mnie wyleczył. No i pan mówi, cieszę się, że jest pan zdrowy. Pan nie mówi do niego, jesteś dalej chory. Tak. Jesteś zdrowy. To jest mądre. Ale jeżeli wyprowadzamy człowieka z alkoholu, nie możemy pozostawić jego, że on jest chory, czyli jest alkoholikiem. I nie można powtarzać, bo jest tu już kłamstwo. Ja jego wyleczyłem. Byłeś alkoholikiem. Przychodzą do mnie ludzie i z problemem alkoholu. Mówi, ja jestem alkoholikiem. Nie, już nie z problemem alkoholu. W stanach depresji, bo jeszcze zostają te. Ja jestem alkoholikiem. Pytam, pije pan? Nie, już 10 lat nie pije. To jak pan jest alkoholikiem? Już pan nie jest. Ciesz się pan. Dlaczego pan się poniża? Ja jestem, bo ja jestem alkoholikiem. Tak mi mówiono. Ja w to uwierzyłem. Bo pan chodził 10 razy do tego klubu i panu codziennie powtarzano to, że jest pan alkoholikiem. Ale jak to działa psychologicznie? Przyszedł do mnie człowiek, który mówi, to było latem, jeszcze na Ruskiej przyjmowałem i taki billboard tam na Ruskiej był, gdzie piękne piwo, żywiec, takie mrożone, kostki lodu. Jak to bierze, człowiek pali się, gorąco, jest lato. Kurczę, wypiłbym to piwko, ale jestem alkoholikiem. Cóż tam, jedno piwko, nie? To się do tego. I wiemy, że alkohol już to wprowadza w stan odmiennej świadomości, gdzie już nie działa tutaj świadomość człowieka, bo on świadomie mówi, no przecież jedno piwo, i to jest świadomie logiczne, co jedno piwo mi zaszkodzi. Ale jeżeli on był programowany, że ja jestem alkoholikiem, automatycznie po jednym piwku zanika świadomy, kontrolny umysł, a włącza się podświadomość, gdzie ten program ma. I mówi, jestem alkoholikiem, wypiłem piwo. O Jezu, wypiłem piwo, czyli jestem alkoholikiem. I zaczyna pić dalej, koniec. Już nie ma bariery obronnej, psychologicznej i on dalej pije. Dlatego tutaj, jeżeli prowadzi się program człowiekowi, że jak wypijesz kieliszek alkoholu, to będziesz pił, to zapewniam, że będzie pił. Bo wypicie alkoholu, no różnie może być sytuacja. Gdzieś jest w takiej sytuacji, spotykasz się z kolegą ze szkoły podstawowej, czy gdzieś tam ze studiów i mówi, chodź stary, skoczymy na piwko sobie, tak?
On powie, no nie pójdę. Czemu? Co chory jesteś? Jestem alkoholikiem. Wstyd mu powiedzi, nie? Znam mnie stamty. I pójdzie na to jedno piwko wypić i dalej już zaczyna pić. Już zaczyna się robot. Czyli psycholodzy mają dalej roboty, zajęcie, prawda? Mają pracę. Tu, panie doktorze, jest takie skojarzenie, moje skojarzenie, mianowicie z onkologią. Pacjent, który jest po operacji usunięcia guza nowotworowego. On wie, że ma raka, tak mówi, że ma raka. Jakbyśmy mu utrwalali faktycznie przez rok, dwa, trzy, cztery lata, tak jak z tym alkoholizmem, że pan ma raka, to by było dla niego koszmarne. Przecież on byłby zakompleksiony strasznie. Ale przychodzą z tym do mnie właśnie z tymi blokadami takimi, osłabia się silna wola życia, system odpornościowy. Tak. Odbieramy mu chęć życia, bo on wciąż myśli o tym, że ma tego raka. A rzeczywiście po zabiegu może zupełnie być wyleczony. Jakoś trzeba wpływać skutecznie na to, żeby przychodził do kontroli. Najpierw często, później coraz rzadziej. No i wreszcie trzeba mu dać tą nadzieję i powiedzieć wprost, że pan już nie ma tego raka, że jest pan po radykalnym zabiegu usunięcia nowotworu. I nie ma, i nie jest pan chory. Tak, już. Tak. I on jest wtedy jak szczęśliwy. Jak wyleczyliśmy raka, to szukaj pan drugiej choroby teraz, tak? Tak, tak. Tu jest świetna analogia. A jak poszukamy, to i znajdziemy. Tak, tak, tak. Z tym alkoholizmem jest analogia. Ja jeszcze tylko powiem, jak to w praktyce u mnie wygląda, ponieważ zupełnie nie chcę o tych sprawach rozmawiać. To ja w czasie zabiegu daję moim pacjentom zafoliowaną kartkę A4, niech czytają o konsekwencjach wypicia alkoholu w momencie, gdy ma wszyty esperal. Tak. Także ja omijam ten problem. To, czym pan doktor się zajmuje, to ja przepraszam, ja zupełnie to omijam, dając im tylko do przeczytania. A siła chyba słowa czytanego jest słaba, sugestia jest niewielka wtedy. No, sugestia podana w stanie odmiennej świadomości jeden raz, to jest tak, jakby powtarzane słowa 10-100 razy i utrwalą się. To, co by ktoś mówił, czy pan powtarzał, mówił o szczegół, czym jest alkohol, ja w jednym sensie powiem i już tu jest podświadomie ta wprowadzona informacja, ona działa. Bo to, co powiedziane w stanie odmiennej świadomości, ma bardzo silne działanie na podświadomość. Dlatego hipnoza jest tu jedną metodą, która no, najbardziej wpływa na podświadomość. Dopuszczaj się, to umysł kieruje naszym życiem. Jeżeli problem się dzieje w życiu, pojawiają się różne myśli, negatywne szczególnie myśli, one są bardzo silne, te destrukcyjne, negatywne emocje. I trzeba nad tym, żeby wzmocnić nasz umysł, żeby umysł kontrolował nasze myśli, żeby one były podporządkowane naszym potrzebom, pragnieniom, naszemu życiu, a nie straszyły nas, bo tym myślom towarzyszą często emocje i emocje pobudzają te lęki w nas. Także w dzisiejszych czasach nie trzeba dużo. My żyjemy w czasach szybkiego postępu, rywalizacji, konkurencji, gdzie ludzie chcą szybko, na siłę zyskać coś, a jak się nie powodzi, to uciekają często w tego typu używki i zniechęcają się do tego wszystkiego. Dlatego to tutaj ma duże znaczenie psychologiczne zastosowanie, tak jak przy leczeniu chorób tutaj nowotworowych, jak pan mówi, że powinni być psycholodzy, którzy w taki sposób muszą rozmawiać z ludźmi, żeby ich ukierunkować na to pozytywne nastawienie do życia i chęć zdrowienia, na optymizm, na zdrowie, dobre samopoczucie. Ale panie doktorze, jeszcze coś zauważyłem, mianowicie to są ludzie tacy zagubieni, dorośli, bo wszywamy spirale tylko dorosłym, a więc zagubieni i oni jakby potrzebują opieki psychologicznej, ale nie mają takiej, nie, bo rodzina reaguje natychmiast żywiołowo. Tak. Lekarz mało, nie ma czasu na empatię, także ja też nie poświęcam nim czasu. Skupiam się na zabiegu, żeby był czysty i właściwy, ale nie poświęcam im zupełnie czasu pod kątem psychologicznym. Oni tego potrzebują. I tutaj taka porada, Boże, taka terapia, jaką pan doktor robi, Boże, to jest im strasznie potrzebne, ale nie wiedzą dokąd pójść. Nie wiedzą, gdzie się zgłosić, nawet nie szukają. Ale pan we Wrocławiu zna kogoś, kto się zajmuje hipnozą? Nie ma. Nie. W ogóle nigdy nikogo nie znałem, z wyjątkiem pana. Także
Jeszcze poznałem tego pana z Ukrainy. A, kolega mój, Daniłow. Tak, tak, tak. No świetnie, ale... uczyłem się u niego, to wtedy... No, kilka lat temu go widziałem. To bardzo sympatyczne, on jest psychiatrą, nie? Tak, jest psychiatrą, seksologiem, pracuje na Akademii Medycznej w Charkowie, ja tam uczyłem się hipnozy u niego w tym instytucie, kontaktujemy się, przyjeżdża do Polski, wspólnie kursy organizujemy hipnozy, także mamy kontakt z nim, no i on jest psychiatrą, seksologiem, także ma podstawy do tego, także psychologiczne zarówno. No, także on świetny jest też. No, wiele wyniosłem z tej nauki, to nie tylko w Charkowie, ale w Petersburgu, w Moskwie, no i na Zachodzie. Także trzeba wiele szkół znać, żeby coś zajmować się tym, bo tak jak wielu ludzi jest i wiele podejść trzeba. Dla jednego dobrze by była hipnoza eriksonowska, tak powściągliwa, delikatna. Zresztą ludzie chcą natychmiastowych efektów, także trzeba tu szukać takich mocniejszych metod, które przy jednym zastosowaniu, ale to nie jest tak, żeby jeden seans załatwił sprawę, bo jeżeli ma człowiek problem przez 10-20 lat, to nie usuniemy jego za jednym spotkaniem, a często oczekuje się tego, tak właśnie jak przy Esperalu. W szyję już nie będę pił przez rok czasu i czeka, kiedy ten rok minie, bo już wtedy czeka, kiedy dalej wypić albo coś zrobi. A tu trzeba nad psychiką pracować, bo on ma dodatkowe efekty, sukcesy życiowe, bo hipnoza ukierunkowuje jego. Jeżeli on ukierunkował swoje emocje w alkohol, no to trzeba jego energię przenieść na jakiś rozwój, ukierunkować jego przyszłość, gdzie on może tam się rozwijać, bo jeżeli nie będzie rozwijał swojej zdolności, umiejętności, właściwości, no to będzie tą energię wypalał poprzez alkohol. Alkohol jest takim wypalaczem, jest formą odreagowania emocji. Jak mówię, emocje podtrzymują nałogi i dlatego tutaj no, zastosowanie psychologiczne poprzez hipnozę ma to zastosowanie. Tak mi przykro, bo zmarł wczoraj, dzisiaj jest niedziela, wczoraj zmarł pacjent z ulicy Mikołaja Recha, 40 kilka lat miał. Ja już go odtruwałem kilkanaście razy, może i 30 mniej więcej w tym czasie. Esperale rzadko wszywałem i to były takie esperale na krótki okres czasu, na krótki okres czasu. I teraz mam takie wyrzuty sumienia, szczególnie wobec jego córki, bo jego córka sama utrzymywała ojca alkoholika, a matka zmarła. No proszę. Matka zmarła też tam wcześniej, też z powodów alkoholowych. No i proszę sobie wyobrazić, mam takie wyrzuty sumienia, panie doktorze, że nie poświęciłem mu nawet chyba minuty czasu na rozmowę. Nie, tylko kroplówki, później ewentualnie zabieg tego esperalu, to na miejscu u pacjenta, bo to był taki, który niechętnie ruszał się z domu, a nigdy nie skierowałem ani do Pana Boże, ani do jakiejkolwiek poradni AA, gdzie mógłby swobodnie, rzeczywiście, no swobodnie jakoś o swoim problemie powiedzieć, może by go to wyciągnęło, ale niestety już przepadło wszystko. To jest tak podobnie jak ja, przyszła pani u mnie, była z depresją. I tak była świetnie, czuła się po trzecim seansie i powiedziała, wie pan, ja mam szwagra, który pije, nie radzi sobie, gdzieś firmę, komornik, tam zajmuje jego rzeczy i tak dalej, on pije. I już siostra mówi, nie radzi sobie z nim, bo no, codziennie piany jest. I on umówiła u mnie jego na piątek, że ma przyjść. Ona miała przyjść w tym, we wtorek. I w piątek miał przyjść do mnie na seans. Umówiła, zgodził się, że pójdzie i tak dalej. Siostra tam jego miała przygotować. No i ona przyszła w piątek już po pogrzebie. I mówię, no co? A ona mówi, pochowałam szwagra. Co się stało? W czwartek przed przyjściem do pana, miał przyjść w piątek, a w czwartek powiesił się na strychu. Wziął sznur i powiesił się. I tak właśnie byłem. Boże, mówię, jakby to może wcześniej mówił, ale jednak on czuł, ale to są często problemy opętań pewnych myślowych, pewnych energii, które ludzie mają, nie radzą sobie. No i to było też takie, ale miałem kilka takich przypadków, gdzie zapowiadano mi, że ktoś przyjdzie, później nawet rejestrator, pani co, no,
popełnił samobójstwo czy inne. Także tu są takie rzeczy, gdzie alkohol jest takim właśnie stanem, gdzie ludzie wykonują wyroki na sobie, no nie wiedząc co robi. Czy on nie wie w tym czasie, co robi po alkoholu? No może i tak, ale nie radzi sobie. Także trzeba wiedzieć, że alkohol jest tutaj tą formą. A na przykład, jeżeli ktoś się zapije alkoholem, to jest samobójstwo, bo on wie, że alkohol jest trucizną, ale pije jego na umór i zapija się. To tak jakby siadł i pił świadomie truciznę. Wie o tym, że jak wypije więcej, serce nie wytrzyma i tak dalej. On świadomie to robi. Czy nawet po Esperalu. Myślę, że jeżeli on nie będzie szanował się, nie będzie tego, to i po Esperalu też, jak wypije, to może wiedzą świadomie, z czym jest. Ja to wyraźnie widzę, w zależności od wieku. Ci młodzi to jeszcze jakoś przeżywają kontakt. Tak, bo silniejszą mają wolę życia. Chodzi mi o to, że młody potrafi, to jest okropne słowo, przepić ten Esperal, ponieważ ma jeszcze w miarę sprężyste naczynia krwionośne. Jeszcze miażdżyca nie spowodowała takich zarośniętych blaszek miażdżycowych na tętnicach. Nie pękną mu te naczynia przy nadciśnieniu. A więc jeszcze przeżywają, ale już tak po 40 to już jest Esperal nie do przepicia. Wtedy grozi im wylew krwi do mózgu na tych miast. No i oni się boją, rzeczywiście dość skutecznie jednak działa ten Esperal. Ale może działać Esperal i tutaj psychologiczny. Koniecznie, to się wzajem wypełnia chemia ta. I jeszcze psychologia. Tu psychologia i wtedy on wie, że tu alkohol jest. Ale trzeba jego ukierunkować na coś, bo cóż, on zamykamy jedną drogę i tę energię nie ma ujścia i szuka wtedy. Jak kierować tymi ludźmi, kiedy to oni to wszystko dobrowolnie muszą zrobić? Dobrowolnie, ale u nas jeszcze, jeżeli chodzi o psychoterapię, psychoanalityką jeszcze nie jest tak znana, bo ta metoda terapii na Zachodzie, w Stanach jest to bardziej w jakiś sposób to rozpowszechniona metoda. Jeżeli ktoś idzie do psychoanalityka, to wcale tutaj jak do fryzjera idzie, jak idzie do dentysty. Mówi, ja idę do psychoanalityka, po co? No idę rozwiązać problem. Wiem, że u nas co lepsi biznesmeni też mają swoich psychoanalityków i prognozują pewne sprawy rozwiązań z kimś tam. Politycy też. Także to jest wszystko jest, tu ma swoje świadomość człowieka, myślę, tego czy nie. Świadomość na Zachodzie jest większa w tym zakresie. U nas psychologią, psychicznymi sprawami zajmują się psychiatrzy. Dlatego może jest problem, bo psychiatra jest lekarzem. Nie jest psychologiem, chociaż po części tak. Każdy lekarz musi być psychologiem. Ale jeżeli ktoś mówi o psychologii, to ma na myśli psychiatrę, bo dotychczas psychiatra, jeżeli już ostateczności kierował do psychologa, zazwyczaj nie jest tak. Także że ta świadomość musi być inna ludzi, że jednak tak potrzebny ktoś to kieruje. Ja teraz idę więcej w sport, pomagam sportowcom jako doping, tak, hipnozę i byliśmy ostatnio na takich spotkaniach piłkarek, tenisistów, gdzie grają, zyskują lepsze wyniki w sporcie. No i taki, i też te osoby cieszą się tym, że one zostały zaprogramowane. To jest doping naturalny, jakby nie było. To jest doping myślowy i nie wstydzą się tego. Uważają, że to jest naturalne, że to jest tak, jak trener ich ukierunkowuje świadomie, rozmawia i tak dalej, a ja tu podświadomie ich programuję. Siadamy przy stole, jest drużyna, 12 piłkarek czy 15 siada tam i programujemy. Wprowadzam w hipnozę i później nie znam się na tych technicznych, powiedzmy, sprawach w tenisie czy w sporcie. Biorę trenera, który siada w miejsce i programuje, że teraz będziecie słuchać trenera poleceń i wasza podświadomość to wszystko zakoduje, to wszystko, to co przez codziennie wam powtarza. I dzisiaj, jak usłyszycie to, i trener siada i dalej kontynuuje ich
i wprowadza te informacje, które ja już po prowadzeniu hipnozy, ja nie muszę znać się na tych technicznych sprawach. I tak bywa właśnie. I to jest taki doping. I powiedzmy, niektórzy sportowcy, którzy przychodzą do mnie, mówią, panie, żeby nikt nie wiedział, że ja do pana przychodzę. Ale są mistrz... No nazwisk nie powiem w tej chwili, bo to nie o to chodzi. Bo niektórzy uważają, że jeżeli w tym bierze udział hipnoza, to znaczy, że nie jest to sukces tylko tej osoby, że, to, że ten, do tego sukcesu ktoś się dołożył. A my niechętnie chcemy, żeby to był wyłącznie nasz sukces indywidualny, prawda? Bo na boisku, jak gra dziewczyny, bo szczególnie prowadziłem grupę dziewczyn piłkarek nożnych, to jest sukces zbiorowy, prawda? Drużyny sukces jest. Ale jeżeli jest, prawda, wynik no, pojedynczy, prawda, to wtedy każdy chce mieć ten sukces, czy teczkarka skacze, czy biegacz, prawda? Dla mnie to rewelacja. Rzeczywiście pierwszy raz zdaję sobie sprawę z tego, że można wpływać też na sportowców. No tak, można wpływać na sukces w pracy zawodowej, można wpłynąć na te... Pięknie, usiądź tu koło mnie. Mówi się, że kot jest też psychoterapeutą, nie? Tak. Psychoterapeutą. Rozładowuje ładunki dodatnie. Jak posiedzimy sobie, jesteśmy na... Naładowanie, proszę pani, ja mam pogłaskać go. Jak rozładujemy napięcie teraz, proszę. Kubuś przyszedł do nas. Oczy zdrowe, nosek czysty. No, kotka też można w hipnozę wprowadzać, ale nie będziemy tego robić. Naprawdę? A pokazywał Aleksander Doniów, jak wprowadza się kotkę w hipnozę. Nie będę robił. Tak. Kiedyś hipnotyzowałem psa. Bardzo dobrze. No świetnie. A co się działo z tym psem? No byliśmy w takim ośrodku kiedyś szkoleniowym, gdzie był pies, który tam przy kuchni siedział i jadł te resztki, taki brudny. Mm-hmm. No była dziewczyna, która była też na tym szkoleniu. Był to takie szkolenie dokształcające. No i tego pieska tak podobał się. Ja pytam, chcesz go? O, chciałabym go, tak pięknie do tego. I wziąłem jego, wprowadziłem w hipnozę rzeczywiście piesek i mówi teraz, jak ma mieć na imię, to podała imię teraz. Programujecie, masz na imię. Tak. Od dzisiaj pani jest tu Agnieszka twoją panią. Od dziś teraz pani wykąpie cię, zabierze do domu, suszy cię i będziesz z tą panią i nie odejdziesz od niej. Byliśmy cały tydzień na tym szkoleniu, nie odszedł od niej. Siedział u niej w pokoju, wykąpała jego, no i pojechał z nią do Szczecina z Warszawy, tak, do samochodziku. Pojechał piesek, przybłęda taki właśnie, tak go ten, nadaliśmy jemu imię. No i tak za tego. No i da się programować, wszystko da się programować. My w 80% jesteśmy wodą, zwierzęta też. Przekładamy ręce, to tak jak wodę programujemy, też można wodę programować. I to informacja, pole informacyjne przyjmuje to, co mówimy. No zwierzęta nie, ale rozumieją nas, czują nasze intencje. No jeżeli intencje są pozytywne, że ta pani zaopiekuje się tobą i tak dalej, ja mówię to, że ta pani jest bardzo dobra, a on czuje, że jest dobra, bo on chce, no to dlaczego nie zrobi to? Tak zwierzętko można zaprogramować. A my programujemy wszystko, to jest pole informacyjne.